Jestem ciekaw, czy będzie mnie w ogóle słychać, bo trochę wiatr wieje. Jesteśmy dziś we Wrocławiu. Chodzimy sobie po całym terenie PKP, dworca głównego. Trafiliśmy na takie zabytkowe lokomotywy na bocznicy. Chodzimy sobie tutaj, jak widać, prawie że legalnie. No i co? Idziemy dalej. Jesteśmy w dawnym zakładzie remontowym. Tutaj widać bardzo fajny dźwig kolejowy. A nie, to nie jest dźwig, to jest taka koparka. Ale ciekawa. O, proszę bardzo. Stacja chyba do ładowania piasecznicy do starych pociągów. Tam są żółte pojemniki na piasek. Dzisiaj jest rozsypany. Pociąg podjeżdżał i nasypywali piasku do zbiorników. Zobaczymy sobie ten tutaj, tą koparę. No, robi to wrażenie. 2,5 tony razem z chwytakiem mogła ciągnąć taka kopara. No to już nie w kidmucho. Naprawdę robi wrażenie. Tak się kiedyś kopało. Udało nam się zdobyć pozwolenie, żeby wejść sobie na halę remontową. Mamy tutaj piękny parowóz. Częściowo rozebrany, pewnie będzie odnawiany. Elegancko widać kocioł, jaki jest ogromny. Tu kolejna już wypiaskowana mała lokomotywka spalinowa. Zabrania się startowania lokomotyw na hali. Ale super. O, jaka fajna mapa. O, proszę. Tu akurat widzimy, pan naprawia elektrowóz. Ale taki gruntowny remont. To jest ten Suwalca wagon tutaj na tego. Tak, 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 tak. Idzie tam na górę. Tak jest. Ale fajnie. Mieliśmy okazję być w Opolu w takim samym zakładzie. Teraz jesteśmy we Wrocławiu. Udało się wejść, nawet jak pracownicy są w środku. No to jest naprawdę wyczyn na bezczelnego po prostu. Ale się udało. Elegancko. Tu kolejny jakiś fragment parowozu. Czerwony wózek. Fajnie. Też do remontu, widać. Fajnie, że dba się o takie maszyny, że jednak są odnawiane, nie wszystkie kończą na złomie. Naprawdę się bardzo z tego powodu cieszę. Chodźmy sobie dalej. Tam są te stare pociągi. O, tam trzeba podejść. Ale piękne. Jakie odmalowane, ładne. No proszę. Ten też fajnie odmalowany. Mamy na Instagramie taką dziewczynę, która lubi pociągi, więc no ten film, te zdjęcia to w sumie dedykujemy jej. Pięknie odmalowane, zadbane. No to już są eksponaty muzealne, jak najbardziej. Jakieś proporczyki wiszą, one są uruchamiane kilka razy do roku, między innymi na święto kolei. Wtedy można przejechać się takim zabytkowym pociągiem, czasami nawet parowozem. Wtedy na dworcu głównym we Wrocławiu gra orkiestra. To jest też bardzo, takie bardzo, no miłe, fajne. Że szanuje się takie pojazdy. Ale super. Fablok. Coś pięknego. Pięknie odmalowany hamulec Cora. Ciężar hamowany, połączenie, położenie hamulca. Pięknie, nawet koło odmalowane. Who doesn't like trains? Z nami jest Richard właśnie.
we Wrocławiu dzisiaj. Między innymi też obczajamy sobie schrony na terenie PKP. Bartek mi zabrał telefon. Tutaj mamy właśnie jest takie urządzenie. Richard robi akurat zdjęcie. Nie będę mu właził kadr. Mamy takie urządzenie, które... O, przesuwnica do pociągu właśnie. Pociąg wjeżdża tutaj w to miejsce i jest poziomie przestawiany na kolejny tor. On sobie tak jedzie, dub, i jest teraz na tym torze. I to tak sobie jeździ po całej hali. Dzięki temu pociągi mogą nie wyjeżdżając z hali, zmieniać tor, na którym są. O, tutaj właśnie posuwnica po takich szynach się porusza. To jest właśnie dla niej przeznaczone miejsce. To nic nie może nigdy leżeć i tak dalej, bo jak jest pociąg przetaczany tutaj tak poprzecznie, no to wiadomo, nic nie może stać na przeszkodzie. I tutaj mamy właśnie taką małą drezynkę albo jej fragment. Nie, to jest cały pociąg taki malutki, ojejku. Taka drezyneczka. Taki drezynek, no, który wypacha. Tak. No do przetaczania, dokładnie. Możemy sobie jeszcze wejść do środka, do elektrowozu, więc korzystamy. I wchodzimy, akurat Richard przechodzi dalej. Ten to wszędzie w lesie. No chyba tak. Ja powiem szczerze, można... Ja nie jestem, nie lubię, ja jestem bardziej bagieniarzem. Aha. Czekaj, ja wejdę, uważaj. I ty sobie wejdziesz dalej. Jesteśmy w przedziale maszynowym. No tutaj też mało komu można wejść. Wszystko dzisiaj na farcie, naprawdę. Mam nadzieję, że on nie jest pod prądem, że czegoś nie dotkniemy, to nas nie poraci. Co tam dalej masz? Sprężarki, tak? Sprężarki będą. To jest 22. On nie jest pod prądem? Nic to tutaj nas nie porazi? Nie, wszystko tu jest. On już stoi latami. Aha. Wszystko jest wymontowane z tego. Aha. A, tu jest sprężarka. Taka fajna. Proszę bardzo. Wow. Tu jakaś będzie chyba co przetwornica? Co to? Co to tutaj jest? Co to jest? To jest jak przetwornica jakaś? Można zabić. Aha. Tajemnica wszystko. Aha. To jest jakiś typ, jakiś taki wentylator. Tak. To jest. Aha. Jakieś takie chłodzenie tutaj. I tu masz drugą kabinę. Proszę bardzo. Czy można, panie Richardzie? O, i tu sobie siedział maszynista i kierownicą skręcał lewo-prawo. Lewo-prawo. Ale kurde. Mega. Tak naprawdę ta kierownica służyła do regulowania prędkości. Tak. To jest taki jakby pedał gazu. Jakby się ktoś zastanawiał, po co w pociągu jest kierownica. 180 na godzinę. No. No. No, to jest coś. Jaka fajna obudowa jeszcze z takiej tej sklejeczki. Mega, naprawdę. Ja pamiętam, kiedy przyszedłem do Polski, tak wyglądało się. O, tu jest są ten wycieraczki. Jeżeli silnik nie działa, to wtedy... A nie, one w ogóle nie są na silnik, to są tylko takie ręczne. Bo w tych nowszych masz jeszcze silnik, a jak silnik się zepsuje, to masz jeszcze taką wajchę, że też możesz taki sobie... rocznik tam jest. Rocznik, 1988. No cóż, kurczę, 33 lata w moim wieku. Mój rówieśnik. A to co? To chyba lampa będzie. Tak, to jest lampa taka specjalistyczna. Żeby świeciła tylko tutaj, a nie raziła, żeby refleksy nie oślepiały maszynisty. Ale super.
wiesz co, prawdopodobnie tu będzie taki, o nie ma, czasami SHP. Jest taka szafka, gdzie jest umywalka. I to jest jeszcze jedna szafka. Może tam jest umywalka w środku. A to pierwsze słyszę, że umywalka no, jest tutaj. No jest i mam pogrzewarkę na jedzenie, na. Nie, tutaj są tylko przewody do pneumatyki. To jakaś taka szafeczka może na osobiste rzeczy maszynisty. Dobrze, będziemy tutaj sobie wychodzić. Mega. To jest chyba... Co to będzie? Bezpieczniki chyba. O pierdolę. No tak. Napięcie w trakcie 3000 V, no to bezpieczniki też muszą być jakieś takie konkretne. O ile to są bezpieczniki. Tu kolejna ta sprężara. Aha, to jest analogiczne, to jest takie jakby odbicie lustrzane przód i tył. Aha, tak to działa. Super. A tu jest wnętrze parowozu. Drogie dzieci. Tu jest kocioł. Sobie stał maszynista. Stamtąd fedrował węgiel do kotła, robił ciu-ciu i pociąg jechał. Mega. No nie sądziłem, że uda nam się tutaj dzisiaj wejść, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Wrocław okazał się bardzo wdzięcznym miejscem na takie wypady. I no można ogłosić sukces. Jest naprawdę fajnie. Wychodzimy już z zakładu remontowego. Okazało się, że pociągi te starsze, które tutaj są remontowane, to są pociągi remontowane przez stowarzyszenie takich miłośników kolei. Bardzo fajnie, że istnieje taka inicjatywa. Super. No i nic, czekam tu na kolegów i jedziemy dalej na schrony Dobrochowa. Trains you loved and that smell. It brings you happiness of children. I'll be back again. Come with us, SMTE, on our journey across the continent.